Cześć, witamy Was na swojej kolejnej recenzji. Tutaj ja, Karol. I Rafał. Już pewnie go znacie z poprzednich recenzji, parę razy się pojawiał. Dzisiaj, jak już pewnie przeczytaliście, będziemy recenzować jeden z najnowszych smaków Fantasy, a mianowicie jest to Mai Tai. I tytoń się ukazuje w dwóch podstawowych wymiarach opakowań. Mianowicie słoik 200-gramowy. I taki kartonik, pudełeczko 50-gramowe. Tak one wyglądają. Tytoń w obu przypadkach jest zapakowany w taką strunówkę z logo firmy. Pokrojony jest nieco inaczej niż poprzedni, bo jest troszeczkę grubiej pociapany. Nie chcę wyjmować, bo on cały mi cieknie. Pokażę Wam przez folię, powinno być widać, krój powinno złapać ostrość. Jest bardzo wilgotny. Jak go mieszałem, to za mocno go ścisnąłem i w dnie mi trochę popuścił soków. Jak widzicie, jest bardzo wilgotny, cały jestem wyklejony teraz. I tak, jak to pachnie? Pachnie dość dziwnie, jest to mocny zapach, bardzo intensywny. Na początku nawet bym powiedział, że ostry i nieprzyjemny, jak tylko się otworzy opakowanie. Jak on troszeczkę się ulotni, staje się przyjemniejszy. I ja w sumie tutaj wyczuwam nutkę migdału i alkohol jakiś, coś w rodzaju rumu. I też przypomina mi to trochę gumę Juicy Fruit. To właśnie mi to też Rafał podsunął ten pomysł. Ale właśnie ma zapach coś w tym stylu. No, ale za intensywny, można powiedzieć. No jest ostry zapach, ale w sumie w paleniu to nie przeszkadza, bo jest bardzo fajny smak. Ale właśnie zapach jest bardzo, bardzo intensywny, można byłoby nawet powiedzieć, że nieco chemiczny. Palimy dzisiaj standardowo na fajce Kalimamun Exotica, cybuł Vortex, dwa krążki folii Aladdin. I w tym momencie dwa Cocobrico i komin, woda w dzbanie, wąż standardowy Namor Pro. Tfu, Kalimamund Pro, sorry. No i lecimy. Jak widzicie, dymi bardzo fajnie. Albo nawet nas nie widzicie. Są duże ilości białego kłębiastego dymu. Dymi bardzo fajnie. A w smaku... czuć właśnie ten migdał i gumę Juicy Fruit, jak dla mnie. A jeszcze może wspomnę coś o tym drinku Mai Tai. Tutaj mam właśnie jeden z przepisów, który znalazłem, bo jest bardzo wiele różnych wersji, jak często się zdarza w przypadku drinków. I powinien on się składać z białego rumu, z ciemnego rumu, z amaretto, aprikot brandy, orange curacao, sok z limonki i sok z ananasa. No w sumie ani ananasa, ani limonki jakoś specjalnie nie wyczuwam. Jest właśnie wyczuwalna ta nutka migdała, czyli amaretto. I właśnie jakiś alkoholowy posmak, być może jest to rum, nie wiem. Ciężko jest wyczuć właśnie te alkoholowe posmaki w tytoniach, ale jest na pewno to wyczuwalne. Jest w sumie fajny smak, jest dosyć słodki, nie ma tej swojej takiej jako takiej kwasowości. W sumie mimo, że troszeczkę to przeszkadza, bo ja lubię takie dosyć kwaśniejsze smaki. No ale jest fajny. A ty co byś tam powiedział o nim? Co ja mam powiedzieć? Wiesz, nie czuć ananasa w ogóle. Ale ta guma na Juicy Fruit bardzo mi przypomina. No jest podobny właśnie ten smak. Ostatnie właśnie te smaki, wszystkie trzy mi kojarzyły się z jakąś gumą do rzucia. Każda inna. Tak jak Rainbow Burst były właśnie gumy rozpuszczalne. Dragon's Breath był... albo może nie powiem, bo jeszcze nie recenzowałem, to powiem w swoim czasie. No i ten Mai Tai właśnie w to Juicy Fruit przypomina. No jest całkiem przyzwoity smak, bym powiedział. Ale nie jest jeden z moich ulubionych. Są lepsze mi z kolei z tych
co do tej pory recenzowałem, paliłem, bardziej Rainbow Bars przypadł do gustu. No jednak nie mówię, że ten jest niedobry. Wszystko warto spróbować oczywiście. No i wypadałoby przejść do ocen, nie ma co przedłużać. Ja w sumie mu daję taką solidną 8. Ja właśnie też myślałem o 8, no to... No nie jest rewelacja, ale jest całkiem przyzwoity tytoń. No. No można sobie zapalić, jak ma się z kim, albo nawet i bez, też można. Widać jeszcze chmury, są bardzo fajne. No nic nie przedłużamy. Pozdrawiamy wszystkich, całe forum, wszystkich oglądających również spoza forum. Subskrybujcie, oceniajcie, wkrótce się pewnie pojawią jakieś nowe recenzje. No i na razie, cześć!